Wiele osób żali nam się w internecie, że trudno znaleźć drogę do parkingów na lotnisku Chopina. Na tym filmie pokażemy, jak w łatwy sposób dojechać do parkingu P4, który jest parkingiem dobowym, parkingiem długoterminowym, na którym można zostawić samochód na kilka lub nawet kilkanaście dni. Jedziemy ulicą Żwirki i Wigury, zaraz za skrzyżowaniem z ulicą 17 stycznia. Kierując się wskazaniami znaków drogowych ustawionych po obu stronach jezdni, aby dojechać do parkingu, należy ustawiać się po lewej stronie. Dojeżdżamy do ronda, przed którym również ponad jezdnią ustawiony jest znak kierujący nas na parkingi. Rondo przejeżdżamy prawą jezdnią i kierujemy się na prawo również wskazaniami znaków drogowych. Tutaj musimy ustawić się po lewej, ponieważ za chwilę będziemy skręcać w lewo. Ponad jezdnią znów umiejscowiony jest znak, który nas kieruje na parkingi. Ten moment jest ważny, ponieważ na tym skrzyżowaniu biała tablica ustawiona na wprost kieruje nas prosto, aby dojechać do parkingu dobowego. Przejeżdżamy wzdłuż starej części terminala. Tutaj również są ustawione znaki drogowe. Cała droga jest dobrze oznakowana i wystarczy zwracać uwagę na znaki ustawione przy jezdni. Po lewej stronie mamy parking krótkoterminowy, parking P1. Ale jadąc do parkingu dobowego, musimy kierować się prosto. Proszę zwrócić uwagę na znak podwieszony powyżej jezdni, który wskazuje, że trzeba jechać prosto, tak jak nakazują strzałki. Za chwilę znów pojawią się znaki kierujące nas na parking dobowy, parking P4. Parking dobowy po lewej stronie. Mijamy zakręt i dojeżdżamy do wjazdu na parking długoterminowy. To jest właśnie parking P4, tak się do niego dojeżdżamy.